Ja, my jesteśmy osobami zaufania tego pana. Zaufanie? Nie bardzo rozumiem. Proszę panią... Towarzyszy, panie towarzyszy. To proszę uprzejmie, niech pan wejdzie. Proszę, niech panowie poczekają. Proszę pana, pan jest... No tak, ale... Proszę, poczekaj. Nie, proszę. Panie są ze mną. Dziękuję za zaproszenie. Mariola Bielawska Górna. Moje nazwisko, a pana nazwisko poproszę. Ja nazywam się Zbigniew Kępuś. Ja z pana. Ulica Mazowiecka. W jakiej miejscowości? Ulica Mazowiecka 55, mieszkanie 21. 30.019, prawda? 30.019. A państwo nazwisko? Proszę panią, ja nazywam się Rafał Gawroński, ale już panowie spisywali moje nazwisko, ja, więc... Panowie do innych celów, ja do innych celów. A ci panowie do jakich celów? Bo to prywatna firma. Proszę pana. To jest prywatna firma ochroniarska. Proszę pana. A pani reprezentuje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Proszę pana. No to oni zbierają swoje dane, a pani swoje? Proszę pana. Rafał Gawroński pani zapisze. Rozumiem, że pan ma zwyczaj przerywania nawet pół słowa, tak? Nie, nie. Już bym wiedział. Słucham pana. Łapaj Krzysztof. Jeszcze raz? Łapaj Krzysztof. Nie słucham pana i rozumiem, że sprawę do rzecznika ma pan Kępuś Zbigniew, tak? Tak. No, proszę powiedzieć, w czym jest problem i w czym mogę pana pomóc. Proszę panią, ja złożyłem pismem, znaczy w sumie to tą sprawę, o której będę mówił po zgłaszaniu wielokrotnie, ale trzymajmy się tylko okresu, od kiedy rzecznikiem został pan Adam Bodnar. Pismem z dnia 9 października skierowałem wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich, już pana Adama Bodnara, który był na przysiężeniu, o doręczenie mi stanowiska rzecznika w sprawach, które tym właśnie pismem złożyłem, ja już no ja w takim razie sprawdzę, czy to pismo wspomniało i na jakim etapie jest rozpatrzenie sprawy. No, bo to jest już... Dobrze, to ja sprawdzę, to tak? Proszę. To jest sprawdzić. Rok 9 listopada mam szukać, tak? 9 października. Października, przepraszam. Może sygnatura pani ułatwi sprawę, to jest... Nie, bo to wie pani, mam wpływy wszystkie. Zaraz to powinno się znaleźć. No, tych pism jest tutaj dużo, teraz ja zastanawiam się. Konkretne, proszę mi podać, może to konkretne muszę znaleźć rozmówkę. No bo tych maili. Tutaj jest sygnatura. Jest dużo. Tu jest sygnatura. Może w ten sposób. 12, 23.
No tu są dwa numery podane. Widzę, że wcześniejszy numer był A czy mogłam to pana pismo jeszcze zobaczyć z tego dnia? Mogłam zostało sobie sprawdzone. Że mam już potwierdzony. No tak, ale wie pan, ponieważ pism jest bardzo różny, dużo od pana, no trudno mi teraz lokalizować to pismo. Ale tam miała dokładnie teraz. Ona jest z 26 października? Z 9 października. Nie, z 9 okay, to jest to pismo. Tak? Proszę, proszę, przepraszam. No to ma jakieś z 26 października. Ale ona tutaj nie ma, akurat jest zakryty, a pana. Ale odpowiedzią na to pismo jest to, gdzie pani podała autorka. Ja wiem, ale chodzi mi o datę, tak? Bo tutaj akurat pan zakrył sobie tą datę, tak? Więc będzie trudniej to znaleźć. Pani Kupczyńska rozpoczyna to w odpowiedzi na panu pismo z dnia 9 października 2015 i to jest to właśnie pismo. Pan by chciał w tej chwili jakie informacje uzyskać ode mnie? I ponieważ pani Kupczyńska swoim zwyczajem poinformowała mnie, dlatego mówię swoim zwyczajem, że z tą panią mam nieprzyjemność współpracować już 9 lat i jedyne co od niej w pismach otrzymuję to, że nic się nie da zrobić, ale ja przez 9 lat zdążyłem już być podejrzany, oskarżony, skazany po uwolnieniu sprawiającego drugiego roku. Znowu jestem oskarżony, a pani Kupczyńska cały czas informuje mnie, że nic nie da zrobić. Chciałbym prosić, ponowiłem pismem z 8 stycznia, tutaj już jest data, że jeszcze raz wnioski, które złożyłem pismem z dnia 9 października. I chciałbym uzyskać od rzecznika, ja rozumiem, że pani Kupczyńska i pan Bodnar mają ogromny problem, nie wiem czym spowodowany, z udzieleniem mi odpowiedzi na wszystkie moje wnioski z tego pisma z 9 października, podobione pismem z 8 stycznia. Wobec tego chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, kiedy uzyskam odpowiedź na wnioski z tych pism z 9 października ponowione. Pismem z 8 stycznia i chciałbym prosić o wydanie mi, i to jest prośba, którą jeśli wziąć pod uwagę pisma składane w ostatnim tylko okresie 2 lat, po raz 5, a w sumie to najpewniej już po raz 15, w dniu 7 kwietnia 2010 roku dostałem takie oto pismo sporządzone przez radcę panią Monikę Nowak, która poinformowała mnie, że sprawa, którą ja zgłosiłem Rzecznikowi Praw Obywatelskich, gdy był jeszcze nim pan profesor Andrzej Zoll, została rozpoznana. Tymczasem ja wiem, że ona nie została rozpoznana, albowiem niedługo przed tym właśnie pismem otrzymałem pismo od dyrektora chyba zespołu, w którym na stanowisku radcy była zatrudniona pani, być może jest pani Nowak, pana Chacińskiego, który poinformował mnie, że odmawia, że rzecznik odmawia rozpoznania złożonej przez mnie sprawy. Ponieważ ta sprawa to było naruszenie przez 5 sędziów, 2 sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie i 3 sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, konstytucyjnych, ustawowych praw mojego wtedy małoletniego syna do ochrony zdrowia. A ponieważ pan profesor Andrzej Zoll później jako rzecznik praw obywatelskich uczynił mnie przestępcą, to znaczy obciążył mnie zeznaniami w sprawie o moje rzekome
jego znieważenie i zniesławienie, a nie rozpoznał sprawy przez 4 lata, którą ja mu zgłaszałem wielokrotnie w tym okresie, gdy był rzecznikiem praw obywatelskich, od czasu, gdy doręczono mi to właśnie pismo, ja skierowałem już wiele wniosków o wydanie mi kserokopii dokumentów poświadczających wiarygodność treści tego pisma. To znaczy, że sprawa, którą ja zgłosiłem, rzeczywiście została rozpoznana. Kto ją rozpoznał? Nie bardzo rozumiem to pana w tej chwili pytanie wiarygodności. Czego pan sobie życzy? Ja nie zrozumiałam tego. Ja może pozwolę sobie przeczytać i wtedy będzie łatwiej. Nie. To ja czytałam treść. W tej chwili pan życzy sobie nie bardzo wiem wiarygodności tego pisma. Nie wiarygodności tego pisma, tylko chciałbym wiedzieć, kto rozpoznał, ponieważ pani radca monitorowa mi napisała. Rozpoznała osoba, która podpisała w referacie, miała tą sprawę, tak? No jest to oczywistość. U nas tak w ten sposób działa, biuro i zawsze tak działało, że konkretna osoba dostaje do rozpoznania konkretną sprawę. I później podpisuje się na piśmie, rozpatrując sprawę, więc nie bardzo rozumiem. Proszę Panią, sprawy, proszę mi nie przerywać przez chwilkę, jeśli Pani łaska, że ja nie przerywam. Ja nie przerywam, absolutnie. No właśnie przerwała mi Pani i... Po raz pierwszy Pani przerwała, więc słucham Panu. No więc proszę więcej nie. Proszę bardzo. Proszę Panią, ja dokładnie opisałem wielokrotnie, na czym polegało naruszenie przez sędziów i na czym polegało naruszenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Andrzeja Cola, praw mojego małoletniego, chorego, wtedy na chorobę okresu dojrzewania syna, do ochrony zdrowia. Tymczasem pani radca Monika Nowak poinformowała mnie, i tylko pragnę podkreślić, iż w wyniku zbadania pana sprawy nie stwierdzono naruszenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela przez organy władzy publicznej. To jest bardzo ogólnikowe stwierdzenie i nie potwierdza rozpoznania sprawy. Nie wyjaśniono mi, dlaczego niewyrażenie zgody przez sędziów na zabieranie przeze mnie chorego dziecka na zajęcia rehabilitacyjne to nie było naruszenie praw. Nie napisała naruszenie praw dziecka. Pani Monika Nowak nie napisała, nie podała, że chodziło o prawa dziecka. Napisała tylko, że nie stwierdzono naruszenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela przez organ władzy publicznej. Zatem nie wyjaśniła, dlaczego sędziowie Rata Wasilewska-Kawałek, Ewa Hajderek i pozostali, pan Kremer, pani Kustrybek i tak dalej, nie wyrażając zgody na to, żebym mógł chorego syna, a choroby były poświadczone zaświadczeniami lekarskimi wydanymi przez lekarzy i wynikami prześwietleń kręgosłupa dziecka, nie naruszyli prawa. Ja rozumiem, że w aktach sprawy są dokumenty, które potwierdzają rzetelne przez rzecznika rozpoznanie i wyjaśnienie, dlaczego niewyrażenie zgody przez sędziów na zabieranie, nierozpoznawanie przede wszystkim sprawy przez prawie rok, ponieważ ja tę sprawę zgłosiłem po raz pierwszy w lutym 2001 roku, a została rozpoznana przez sąd pierwszej instancji dopiero w grudniu, mimo że sąd zorganizował wcześniej 7 posiedzeń jawnych i niejawnych. Zatem nie wyjaśniono mi, dlaczego nierozpoznawanie sprawy dotyczącej choroby dziecka przez prawie rok i w ostateczności odrzucenie mojego wniosku nie naruszało praw dziecka i nie wyjaśniono mi, ja